TA-152 było ostatnim dziełem niemieckiego projektanta samolotów Kurta Tanka, które zdążyło wziąć udział w działaniach bojowych podczas II wojny światowej. Ten samolot był kulminacją ewolucji myśliwca Focke Wulf 190 i najnowocześniejszym niemieckim myśliwcem z silnikiem tłokowym. Był rozwijany przez długi czas, kilka lat i pojawił się na samym końcu wojny. W trakcie rozwoju powstało kilka modyfikacji oryginalnego Focke Wulfa 190, które ostatecznie doprowadziły do TA-152. Nazwa FW została zmieniona na TA na cześć zasług projektanta. W porównaniu z Focke Wulf 190D Dora rozpiętość skrzydeł została znacznie zwiększona dla lepszej manewrowości na dużych wysokościach. Kadłub był dłuższy, a nowy silnik Jumo 213E był wyposażony w dwa systemy do ładowania: MW50, wtrysk mieszanki wody i metanolu dla niskich i średnich wysokości, oraz GM1, tlenek azotu dla dużych wysokości. Charakteryzował się już wysokim stopniem automatyzacji i regulacji, a więc złożoności, ale tutaj Niemcy poszli jeszcze dalej. Silnik był wyposażony w dwustopniową trójbiegową sprężarkę. Jak widać, te ulepszenia zostały wprowadzone z myślą o walce na dużych wysokościach, gdzie TA-152 miał przewyższać Mustangi i Spitfire'y aliantów. Zagrożenie ze strony coraz wyżej wspinających się armat bombowców rosło z każdym rokiem. Samolot miał kabinę ciśnieniową i mógł osiągnąć prędkość 750 km na godzinę na wysokości 12 km, a jego pułap wynosił 14 km. Jego uzbrojenie również budzi respekt. Nawet jak na późne standardy II wojny światowej, działko 30 mm MK-108 i dwa działka 20 mm MG-151 pozwalały na zniszczenie każdego celu powietrznego. TA-152 weszło do produkcji pod koniec wojny i pojawiło się na niebie Niemiec na początku 1945 roku. Ale z powodu dysproporcji sił nie miał wpływu na przebieg działań wojennych. Wyprodukowano je w bardzo małej liczbie, około 25 sztuk w wersji H1. Pozostały w historii jako pomnik niemieckiej inżynierii i projektowania wojennego.